Chłód na Suwalszczyźnie szczególnie daje we znaki osobom bezdomnym. Dla osób przebywających w nieogrzewanych pomieszczeniach to wręcz śmiertelne zagrożenie. Funkcjonariusze z Rudki Tartak razem z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy w Jeleniewie przeszukiwali miejsca, w których ukrywają się ludzie pozbawieni dachu nad głową. W ruinach spalonego domu znaleziono przebywającego tam od kilku dni 57-letniego mężczyznę, który uskarżał się na brak czucia w nogach. Wyziębionego i głodnego mężczyznę przetransportowano do szpitala. Wcześniej przebywał w jednej z placówek pomocowych, z której wydalony został za łamanie jej regulaminu. Również suwalscy policjanci, jak co roku, systematycznie odwiedzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne i nieporadne życiowo. Te rutynowe działania podejmowane są właśnie w okresie jesienno-zimowym, by zapobiegać tego typu nieszczęśliwym przypadkom. Policja apeluje o zgłaszanie miejsc pobytu bezdomnych. Możemy to zrobić dzwoniąc pod numer 997 lub 112 albo za pośrednictwem aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każde takie zgłoszenie jest weryfikowane i może okazać się nieocenioną pomocą dla policjantów.